Wielki wybuch nie był początkiem. To, co powszechnie interpretuje się jako początek wszystkiego, było w rzeczywistości kolejnym ogniwem w łańcuchu, który istniał od dawna. Ale o co chodzi w tym ekscytującym twierdzeniu angielskiego profesora fizyki Briana Coxa? Jak cokolwiek mogło istnieć przed początkiem czasu? A przede wszystkim, czy nasz wszechświat naprawdę jest pierwszym i jedynym kosmosem? Skąd się wzięliśmy, jak powstał wszechświat i co istniało wcześniej? Każdemu, kogo nurtują te głębokie pytania, dobrze byłoby posłuchać najpierw błyskotliwych umysłów naszych czasów. Przed śmiercią 14 marca 2018 roku Hawkingowi zadano właśnie to pytanie w jednym z ostatnich wywiadów. Co istniało przed Wielkim Wybuchem? Jasną odpowiedź brytyjskiego fizyka można podsumować słowem: nic. W szczegółach Hawking stwierdził, że granica wszechświata jest zdefiniowana przez fakt, że nie ma on granic. W związku z tym czasoprzestrzeń jest zamkniętą powierzchnią, która nie ma końca. Możemy sobie wyobrazić, że początek czasu leży na biegunie południowym, to jest w płaskim punkcie czasoprzestrzeni, w którym panują normalne prawa fizyki. Hawking porównał pytanie o to, co było przed Wielkim Wybuchem, z pytaniem o to, co leży na południe od bieguna południowego. W obu przypadkach otrzymujesz tę samą odpowiedź – nic. Ale co tak naprawdę reszta społeczności naukowej ma do powiedzenia na ten temat? Urodzony 3 marca 1968 roku w Oldham w Anglii, Brian Cox jest znany szerokiej publiczności jako dziennikarz naukowy i prezenter programów BBC. A jeśli chodzi o kwestię Wielkiego Wybuchu, fizyk z Uniwersytetu w Manchesterze ma nieco inny pogląd niż Stephen Hawking. Wielki Wybuch nie był początkiem wszystkiego. Cox cytowany jest następująco. Wiemy, że prawie 14 miliardów lat temu przestrzeń, w której teraz stoję i przestrzeń, w której stoisz, była bardzo gorąca i gęsta. I że od tego czasu rozszerza się. Oznacza to, że dawno temu wszystko było znacznie bliżej siebie, wszystko było zawarte w bardzo małej plamce. Ale jak mała była ta drobina i jak powstała? Kiedyś wierzyliśmy, że wszechświat został stworzony w tym stanie na początku czasu i nazwaliśmy to Wielkim Wybuchem. Ale teraz mocno podejrzewamy, że wszechświat istniał wcześniej i w tym sensie można mówić o czasie przed Wielkim Wybuchem. Pierwotne morze. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a Duch Boży unosił się nad wodami. I rzekł Bóg: niechaj powstanie firmament między wodami rozdzielający wody. I tak się stało. I nazwał Bóg firmament niebem. W tym momencie prawdopodobnie zastanawiasz się, co fragment biblijnej historii stworzenia ma wspólnego z filmem o Wielkim Wybuchu. Po prostu Brian Cox również odwołuje się do Starego Testamentu, aby zilustrować swoje stanowisko. Zgodnie z tym, naukowa historia stworzenia również mówi o pierwotnym morzu, które poprzedziło wszystko, co było później. Ale oczywiście nie było to gigantyczne nagromadzenie wody. Według Coxa przed Wielkim Wybuchem nie było materii. Wszystko, co istniało, to czasoprzestrzeń i ocean energii, który był praktycznie nieruchomy, ale delikatnie wibrował. Powinniśmy więc myśleć o tej istocie jako o prawie nieruchomym morzu energii, które wypełniło pustkę. I chociaż przed Wielkim Wybuchem nie było żadnych struktur w tej erze, energia oddziaływała na przestrzeń i powodowała jej rozszerzanie się. Jednak proces ten nie doprowadziłby do stopniowej ekspansji, którą możemy obserwować dziś, ale do niewyobrażalnie gwałtownej ekspansji według Coxa. Ekspansja ta znana jest jako inflacja. Ciekawostka? Kiedy brytyjski matematyk i fizyk Sir Roger Penrose otrzymał Nagrodę Nobla w 2020, przedstawił bardzo podobny argument. Podczas gdy Penrose został uhonorowany za swoje badania nad czarnymi dziurami, ogłosił, że odkrył 6 ciepłych punktów na niebie. Określił je mianem punktów Hawkinga. Nieżyjący już geniusz zasugerował, że czarne dziury uwalniają promieniowanie i ostatecznie całkowicie wyparowują. Punkty na niebie wspomniane przez Penrose'a były z kolei prawie 8 razy większe od Księżyca. Równie ekscytujące, co skomplikowane, to to, że czas potrzebny do całkowitego wyparowania czarnej dziury jest ogromny. Dłuższy niż czas trwania naszego wszechświata, co sprawia, że takie byty są niezwykle trudne do wykrycia. Penrose jest jednak pewien, że martwe potwory grawitacyjne można teraz zidentyfikować i to z wcześniejszych wszechświatów. Utrzymuje, że promieniowanie Hawkinga można zaobserwować. Wielki Wybuch nie był początkiem, było coś przed nim i to coś jest tym, co będziemy mieli w przyszłości.
Innymi słowy, oznacza to nic innego jak to, że Penrose opowiada się za teorią, która obecnie przyciąga coraz więcej zwolenników, że kosmos przechodzi przez wieczny cykl. Nowy początek. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z Big Rip, Big Chill czy Big Crunch, nawet jeśli poszczególne teorie różnią się w niektórych szczegółach, wszystkie prowadzą do tego samego scenariusza – końca wszechświata. Na przykład Big Crunch przewiduje, że pewnego dnia w odległej przyszłości kosmos będzie zapadał się coraz bardziej pod wpływem grawitacji, aż w końcu zakończy się czymś w rodzaju odwrotnego wielkiego wybuchu. Pytanie, które pojawia się w tym momencie, jest ponownie porównywalne z pytaniem o to, co było przed początkiem i co nastąpi po końcu. Podczas gdy niektórzy badacze ponownie mówią, że nic, przeciwna strona wokół Rogera Penrose'a odpowiada – nowy początek. Punkt wyjścia modelu cyklicznego jest następujący. Co jeśli koniec wszechświata byłby postrzegany jako początek nowego wszechświata, w którym skale zostałyby powiększone o kilka potęg? Podobnie jak kilka zer zostało usuniętych podczas inflacji finansowej w latach 20. XX wieku, tak by bochenek chleba nie kosztował kilku miliardów marek, gigantyczny kosmos może również zostać zmniejszony w przestrzeni i czasie poprzez przedefiniowanie skali i odległości. Ponieważ zmniejszone długości fal promieniowania odpowiadają wówczas znacznie wyższym temperaturom, mielibyśmy nowy wielki wybuch. Cykl ten może powtarzać się nieskończoną liczbę razy, zawsze jest ustawiony o jeden poziom skali wyżej. Ale co tak naprawdę powoduje, że coraz więcej ekspertów zastępuje wielki wybuch wielkim odbiciem? Aby to zrozumieć, musimy zagłębić się w teorię. Z definicji wielki wybuch opisuje wspólne tworzenie materii, przestrzeni i czasu z poprzedniej osobliwości. Powszechnie wiadomo, że Wszechświat narodził się około 13,8 miliarda lat temu. Ale skąd możemy to wiedzieć dzisiaj? Cóż, fakt, że eksperci mogą spojrzeć wstecz na początek, wynika z ekspansji kosmosu, która rozpoczęła się wraz z Wielkim Wybuchem i trwa do dziś. Jeśli eksperci spojrzą na ten rozwój w odwrotnej kolejności, możliwe jest zatem, aby obliczyli powrót do punktu wyjścia. W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że odpowiednie teorie wyraźnie nie dotyczą faktycznego Wielkiego Wybuchu, ale czasu bezpośrednio po nim. W związku z tym tezie tej wciąż towarzyszy wiele nierozwiązanych zagadek, a także kilka poważnych problemów. Zgodnie z obecną teorią Wielkiego Wybuchu, kosmos powinien mieć nieskończoną gęstość w czasie zero. Problem polega na tym, że byłoby to całkowicie sprzeczne z tak zwaną zasadą nieokreśloności w mechanice kwantowej. Ale to nie wszystko. Teoria względności również ma swoje problemy z występującymi osobliwościami. W rzeczywistości słynna praca Einsteina traci swoją ważność w skali Plancka. Model wielkiego odbicia omija te przeszkody, opierając się na kwantyzacji czasoprzestrzeni. W prostych słowach oznacza to, że w ten sposób unika się problematycznych osobliwości. Wieloświat i czarne dziury. Nie jest to jednak jedyna teoria krążąca poza konwencjonalną teorią Wielkiego Wybuchu. W latach 80. rosyjski badacz Andrzej Linde zaproponował, że w rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak jeden wszechświat. Zgodnie z tą teorią, kosmos rozszerza się w nieskończoność w sposób inflacyjny, a proces ten zatrzymuje się tylko w niektórych obszarach w kształcie bąbla. Możliwe jest zatem, że każda kosmiczna bańka zawiera swój własny wszechświat, przy czym poszczególne podwszechświaty zawierają również indywidualne wartości stałych naturalnych, a zatem także różne prawa fizyczne. Nikodem Popławski z Uniwersytetu w New Haven również uważa, że Wielki Wybuch nie nastąpił w sposób powszechnie zakładany i że coś istniało przed nim. Fizyk teoretyczny jest przekonany, że nasz kosmos powstał wewnątrz czarnej dziury. Te groteskowe byty są powszechnie znane z tego, że pochłaniają wszystko, co znajdzie się zbyt blisko ich horyzontu zdarzeń. To, co naprawdę kryje się w sercu czarnej dziury, jest jednym z największych pytań w obecnych badaniach. Ale jeśli Popławski postawi na swoim, odpowiedzią może być tylko kosmiczne, pierwotne ziarno. W pewnym momencie materia wewnątrz czarnej dziury osiągnie punkt, w którym nie będzie mogła być dalej kompresowana. I chociaż ziarno może być niewiarygodnie małe, waży kilka miliardów mas Słońca. Ponieważ czarne dziury obracają się z prędkością bliską prędkości światła, na ziarenko działają ogromne siły skręcające. W rezultacie jest ono nie tylko ściskane, ale też skręcane w sobie.
zupełnie jak żartobliwy wąż czekający na wyskoczenie z puszki. W końcu ziarno w czarnej dziurze może dosłownie pęknąć i wprawić w ruch tworzenie nowego wszechświata. Mielibyśmy jednak do czynienia z galaktyczną bramą, przez którą można przejść tylko z jednej strony. Jeśli ktoś wpadnie do czarnej dziury w drodze mlecznej, może sobie wyobrazić, że to on lub to, co z niego zostało, wyjdzie ponownie w innym kosmosie. Nasz wszechświat może być zatem wynikiem tego wcześniejszego kosmosu. Podczas gdy zalążek tego macierzystego wszechświata rósł wewnątrz czarnej dziury, pękła ona 13,8 miliarda lat temu i od tego czasu rozszerza się, co oznacza, że możemy nadal ukrywać się za horyzontem zdarzeń czarnej dziury. Chcesz dowiedzieć się więcej o kosmicznych tajemnicach wszechświata? Kliknij subskrypcję i bądź z nami cały czas na bieżąco.